dwaj rodzeni bracia, Jan i Paweł, są znakomitą ozdobą Kościoła katolickiego, a zarazem świetnym przykładem dla bogatych i możnych tego świata, aby wiedzieli, jakim sposobem winni okazywać cnoty oraz czynami dowodzić, że są wiernymi wyznawcami Boga. Kiedy cesarz Konstantyn urządził świetny dwór córce, niedawno cudem na grobie świętej Agnieszki Uzdrowionej, a ona córka zaraz złożyła uroczysty ślub zachowania dziewiczej czystości, powołał cesarz obu młodzieńców na najwyższe urzędy przy tym dworze. Upatrzył ich sobie zaś dlatego, gdyż byli wysoko wykształconymi i odznaczali się religijnością i czystością obyczajów. Zaszczyt ten z wdzięcznością przyjęli młodzieńcy, stając się zarazem hojniejszymi wobec ubogich i chorych. Bogobojna cesarzowa ułatwiała im owo dzieło miłosierdzia i wręczała zarazem znaczne sumy, aby je obracali na wsparcie nieszczęśliwych i cierpiących bliźnich. Umierając zaś zostawiła im cały majątek do dowolnego użytku, wiedząc, że skutecznie użyty zostanie na cele dobroczynne. Jan i Paweł na dworze tym tak długo byli czynnymi i pełnili miłosierdzie, dopóki nie wstąpił na tron cesarz Julian, którego nazwano apostatą, odszczepieńcem, albowiem wyrzekł się chrześcijaństwa, został poganinem i usiłował lud chrześcijański zniewolić do pogaństwa. Wobec tych okoliczności obaj bracia złożyli urzędy i wiedli odtąd życie prywatne. Cesarz Julian czuł się ustąpieniem ich dotknięty i wszelkimi siłami starał się obu braci spowodować, aby dawniejsze urzędy na powrót przyjęli. Dali mu oni jednakże na to taką odpowiedź: poprzedników twych chrześcijańskich czciliśmy i z radością ofiarowaliśmy im nasze usługi, ale z tobą, cesarzu, który się Chrystusa wypierasz, nic wspólnego mieć nie chcemy. Cesarz na one zuchwałe słowa groźbą odpowiedział, iż jeżeli w przeciągu 10 dni do życzeń jego się nie skłonią, to niewątpliwie słuszna za to ich spotka kara. Wierni słudzy Boga odgadli, że życie ich zagrożone, rozdzielili majątek pomiędzy ubogich i przystąpiwszy do stołu pańskiego, przygotowali się na śmierć. Po upływie dni 10 przybył Terencjan, dowódca przybocznej straży cesarskiej, do domu braci, postawił na stole posąg bożka Jowisza i rozkazał im w imieniu cesarza, aby natychmiast ofiarę bożkowi złożyli. Na wezwanie to odpowiedzieli: w sprawach państwa posłuszni jesteśmy cesarzowi, ale w sprawach religii tylko Boga słuchać będziemy. Nie uznajemy bowiem bogów pogańskich za nic innego jak za bezwładne bałwany, a czcić tylko będziemy Boga prawdziwego w Trójcy Jedynego. Terencjan zagroził im śmiercią, jeśli nie usłuchają, i aby ich nastraszyć, kazał opodal wykopać dół dla nich na grób, jeśli jego rozkazom będą się sprzeciwiać. Bracia stałymi byli w wierze w Chrystusa, to też Terencjan, mając wyraźny rozkaz cesarza, długo się nie namyślał, lecz kazał ich porwać i zabić na miejscu. Ciała ich złożył w świeżo wykopanym grobie, a potem rozgłosił publicznie, że bracia Jan i Paweł poszli na wygnanie. Nie za długo po zabiciu braci męczenników zły duch owładnął syna Terencjuszowego. Za zrządzeniem boskim zażądał ów syn, aby go zaprowadzono do domu braci Jana i Pawła. Ze wstrętem ojciec na to przystał, a gdy zbliżyli się do grobu świętych męczenników, czart z ciała opętanego ustąpił w chwili, gdy ów syn stanął na ich grobie, nie wiedząc, jak się tam dostał. Cud ten otworzył ojcu oczy i poznał, czym owi bracia byli, których kazał zabić. Żałował następnie, że się dał skłonić cesarzowi do popełnienia zbrodni, wyjawił wszystko synowi i razem z nim przyjął chrzest święty. Obaj potem często modlili się na grobie świętych braci, a cesarz Julian, gdy się o tym dowiedział, kazał ich obu ściąć i w tym samym miejscu pochować. Wkrótce jednakże i cesarza Juliana spotkała kara za grzechy żywota. W bitwie przeciwko Persom zraniony strzałą niebezpiecznie w piersi, wzniósł ręce zbroczone krwią z piersi płynącą ku niebu, wołając w boleściach: zwyciężyłeś, Galilejczyku. Następca jego, cesarz Jowian, starał się, o ile zdołał, uczcić pamięć przyjaciół swych Jana i Pawła i w miejscu, gdzie stał dom, nad grobem ich wystawił wspaniały kościół. Papież Damazy I poświęcił ten kościół i oddał go pod opiekę świętych męczenników Jana i Pawła. Pan Bóg zrządził, że na grobie ich działo się wiele cudów. Imiona ich przyjęto do cichych modlitw w mszy świętej i w litanii do wszystkich świętych.